wielkie jak Rzym. Widzowie, godzina 10:47, ja nie umiem mówić. A ja niedawno wstałem. Ostatnio mało sobie śpię, ale działamy z wami. Zielone 2 już jest naprawdę zaraz, dosłownie za parę dni, także wyczekujcie. I nie mogę się doczekać. Może po moich oczach trochę widać, że są jeszcze lekko zaspane, ale działamy. Bo wpadłem na pomysł, że muszę wam pokazać, widzowie, pieska mojego o imieniu Nela. Już ją znacie tak naprawdę, bo już odcinek z nią nagrywałem, ale 2 miesiące temu. I przez 2 miesiące naprawdę bardzo się zmieniła. Także dzisiaj wam pokażę pieska w całej okazałości, jak już wygląda teraz. Mogę powiedzieć tylko, że mniej broi niż wcześniej, ale nadal nie jest kolorowo, jak to Bobas. I mam nadzieję, drodzy widzowie, że czekacie tak jak ja na premierę Zielone 2, bo był to mój najdroższy teledysk ze wszystkich, które nagrałem. A teraz może, widzowie, zareagujmy sobie na filmik, gdzie ja nagrałem prosto jakby Nelę, jak była te 2 miesiące temu, bo ja naprawdę nie pamiętam dokładnie, jak Nela wyglądała właśnie te 2 miesiące temu. Wy może dobrze pamiętacie, ja nie. Chcę sprawdzić i zrobimy sobie porównanie, widzowie, jak wygląda na tym filmie i jak będzie wyglądać w realu potem, jak, bo to aktualnie jest na dole, jak do niej zejdę. Butów się nie powinno na stole dawać, wiem o tym, ale one są czyste. Pokażę wam, w jakich butach na teledysku wystąpiłem. Są to dziwo 2 kolorowe buty, które mają Rolexy na sobie. Rolexy nie, ale to są w ogóle, właśnie, pewnie każdy będzie pytał, te buty, ten zegarek działa? No niestety, moi przyjaciele, to jest tylko atrapa. A naprawdę jest to dziwne, że to jest atrapa, bo buty kosztowały około 8-9 tysięcy. 2 kolorowe buty z napisem, no podeszła już nie jest taka. Ale fajnie wyglądała, jak takie niebo. Jak widzicie, jestem aktualnie w bluzie Panion Style. Aktualnie jest bardzo zimno, widzowie, na dworze i będzie jeszcze może zimniej, bo jest dopiero grudzień. A ta bluza jest ultra ciepła. Ma takiego fajnego miśka w środku i jest mega wygodna, widzowie. Z takim nadrukiem Panion Style. Na sklepie zimowe czapy również są. Są naprawdę kozackie, widzę, mega mięciutkie. Również czapy takie, prawda, raperskie. Zeszyciki i masy bryloków, widzowie, całe palionowo. Kto zna, ten zna, całe palionowo tu mamy. I takie bryloki również możecie mieć. Kubeczek. Naprawdę wiele rzeczy już jest na sklepie, także... A, bo pokażę wam, jakie będą kozackie poduszki również na sklepie, albo są. Ale raczej jeszcze ich nie ma, bo nagrałam troszkę ten film przed tym, zanim go wrzucę. Grubo przed tym. Ale pokażę wam te poduszki, żebyście czekali. Patrzcie, jaka kozacka poduszka, widzowie. To jest poduszko lew. Jak wam się podoba? Napiszcie, jest dwustronna. Napiszcie w komentarzach, czy wam się podoba ta poduszka, bo ja sobie... Ja jeszcze poprosiłem, żebym miał takie dwie tutaj. Muszę, widzowie, wywalić te poduszki, oprócz mojej twarzy. To twarz to dostałem od siorki na urodziny. Młody palion. Te poduszki będę musiał jakoś lotnić. Nie wiem, gdzie je dam, bo jestem z nimi zżyty. Ale chcę zrobić właśnie, że te poduszki będą tak fajnie rozłożone. I patrzcie, jeszcze taka kozacka kwadratowa poduszka. No kwadratowa bardziej praktyczna, nie? Ale też jest mega fajna. Obydwie mi się tak podobają. Sobie ogarnę tutaj, żeby ta kanapa tak wyglądała w takim palion style. To jest wszystko zielone. A tu czekają już dla was 2 kartony podpisanych zdjęć. No patrzcie, ile tego jest. To jest naprawdę, to jest chyba z 5 czy tam 10 tysięcy zdjęć, teraz nie wiem. 2 ogromne kartony. Bo do każdego zamówienia jest dodawane zdjęcie z autografem. Dzień dobry, widzowie, jesteśmy przy komputerku. I przy komputerku, widzowie, sprawdzimy właśnie, jak wyglądała dokładnie Nela. Film był nagrywany jakieś 2 miesiące z groszem, czyli będziemy dokładnie sprawdzać przemianę Neli po 2 miesiącach. Gdzie ten filmik? O, tu mamy, że reakcja mojej dziewczyny i przyjaciół na pieska. Ale tutaj, tu jest ten film, widzowie. Poznajcie mojego nowego pieska Nelę. Także to jest to? Sprawdźmy, no na pewno to jest to. Czyli kiedy to było dokładnie? 1 października, teraz mamy 5, czyli dokładnie, no, nagrywam to 5, ale to wyjdzie gdzieś 11, ale dobrze widzicie, że to jest przemiana Neli przez 2 miesiące i dokładnie 4 dni gdzieś, no coś takie, no tak. Tu się, prawda, jarałem, że będę miał pieska i tak dalej. O, tu mamy rynka. No rynek się nie zmienił. Jak ma się zmienić? Nie, ale też mi żal rynka, widzowie, bo rynek jest, no, starszym kotem już i twoje przeżyta teraz ma takiego bachora w domu, no. Też mi się wkurzył, no nie ma co. A tak BTW, tutaj proszę bardzo. Takie koszuleczki możecie również sobie zakupić w sklepie Panion Style. I to mamy Nelę, malutką Nelę. Ona będzie tutaj. Ja już widzę, ona tak pisze, patrzcie to. O Boże. Ona była takim puszkiem? No dawaj. Jak ona piszczy. Ej, ona była... O Boże. Ona takim pluszaczkiem była? Ja nie pamiętam. Ja nie pamiętam, że ona tak wyglądała. Patrz! Ona tak wyglądała, że ona wyglądała jak taki miś. Ona jest teraz chudziutka. Serio, patrzcie,
Jaki pluszak, nie? Teraz tak, pyszczek jej się wydłużył, uszka ma takie bardziej sterczące i dłuższy ma ogonek. Też ma taki śmieszny ogonek tutaj. Ale zobaczycie przemianę, no. Zdziwicie się, widzowie. Naprawdę, naprawdę, totalnie inaczej. To jest tylko 2 miesiące. Tylko 2 miesiące. I właśnie, sierść też się jej zmieniła. Tutaj pod główką, tu wszędzie pod główką ma taką właśnie mięciutką, a tutaj ma taką włosową bardziej, nie wiem jak to nazwać. Czy w ogóle psy mają sierść? To już dajcie znać w komentarzach, wiecie o co chodzi. To jest piękno. Wtedy to był mały urwis, no teraz też jest, nie ma co, mały urwis. O ten filmik będę wspominał, widzowie, do końca życia pewnie, nie? To jest taki strasznie pamiątkowy filmik, więc cieszę się, że go nagrałem, bo będę miał, tak samo jak zdjęcia by się jej robiło. Patrzcie, jakie to jest dziecko, taki bobasek, o Boże. Jaki pluszak, jak ona wyglądała. No nie wiedziała, co się dzieje. Pierwsze polizanie. Było pierwszym polizaniem. Ale cieszyła się, machała ogonkiem, ale pewnie i tak była przerażona, jak nie wiem. A teraz tu zostałem sam z Nelą. Widzisz, jak ona jest słodziutka. Ale jak chcecie więcej obejrzeć tego filmu, to wpadajcie. Jak wychodzę z pokoju, widzowie, to od razu przed moim pokojem jest mata dla psa. Tu jest wszystko. Odkąd jest pies, to ja się czuję jak z dzieckiem, widzowie. Wszędzie coś na ziemi leży, jakieś zabawki. Tego jest naprawdę masę. I jak już obejrzeliśmy, widzowie, zareagowaliśmy, jak Nela wyglądała kiedyś. Patrzcie, jak Nela wygląda teraz. Nelusia! Patrzcie, jak się cieszy. Patrzcie, jak się zmieniła. Jest tak piękna. Nela. No teraz chce mi lizać. Teraz chce mi... Słodzinka. Ale jak macha... Ona ma tak długi ogon. To jest tak śmieszne. No co, Nelusia? No co? O, ty zmęczona jesteś? Co ty taka zmęczona? Ona jest zmęczona. Ona normalnie to ona tak szaleje. Co ty robisz? Nela, chodź tu. Nie, nie mów. Mój. Zobacz, normalnie ona szaleje, podgryza, biega, a teraz chciałem z tobą iść na dwór. No. Boże, się z tobą, wiesz? Łodzinko. Gryzaczku. Co? Co ty robisz? Widzowie, Nelcia zmieniła się w ten sposób. Nadal jest mała. To jest malutki pies, jak patrzcie, jak moja ręka przy niej wygląda. Ale czemu mnie gryziesz od razu? Słodka, no proszę cię. Dobra, no zaczyna się bawić, widzowie. Obudziłem ją trochę i zacznie zaraz świrować. Słodka. No to jest, jaki lis. Zobacz, jaki lisek. No zawsze jak ziewa, widzowie, za każdym razem wydaje dźwięk, nie wiem dlaczego. Nelę na razie zostawmy, niech sobie tam leży, bo chyba jej wygodnie. Bawi się podłogą aktualnie. Ale może pokażę wam, jak wygląda ogólnie cała podłoga w domu. W sensie, ile rzeczy na niej leży przynajmniej w salonie. Także ten, wchodzimy sobie, jedna zabawka, druga zabawka, jakaś szmatka. O, to jest, o kurde, no takie coś. Idziemy dalej. Wygląda jak jakiś wielki smoczek. Kolejna zabawka. Kolejna zabawka, jakiś pogryziony patyk. Jakaś zakrętka. Tu jest komnata tajemnic, Nela. Patrzcie, przyjdzie mi patyka. Ale jeszcze nie umie aportować. Nela, aport! Daj, przynieś. 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 Jak ona z tym idzie. Daj. Nela, stój. Proszę dać. Proszę. Nela. No tak. Jak teraz podejdę do niej, to patrzcie, ucieknie. Bo niech nie będzie chciała mi dać. Dawaj. Patrzcie, ona będzie teraz uciekać. Chodź, dawaj ten patyk. Dawaj patyk. Nela, dawaj patyk. Dawaj ten patyk. Mam cię. To patrzcie, patrzcie tą kość, widzowie. Tak, tata kupił jej kość, większą od niej. Tak się prezentuje kość, a tak się prezentuje Nela. Wygląda jak kość dinozaura przy niej. O, kolejna zabawka na podłodze. Zobaczmy, mamy teraz ciekawe zjawisko, czyli Nela i Rynka. Zapytacie pewnie... Nela, zostaw! Nela, zostaw go. Dostaniesz w łeb. Da ci prawego sierpa i cię nie będzie, Nela. Zapytacie pewnie, jak Rynek... Czy Rynek się z Nelą polubił? No ogólnie wam powiem, że Rynek bardziej umijają takim ogromnym łukiem. No to już jest stary kot, ale gdy Nela podejdzie bardzo blisko Rynka, to Rynek tak łapą z pazurami. Cyk! A Nela po prostu zaczyna piszczeć wtedy. Także czy się lubią? Bardziej bym powiedział na nie, ale raczej się omijają, także nie jest źle. Jak się ich samych zostawi, to raczej nic nie zrobią. A jeżeli już się coś stanie, to bardziej Rynek da w łapą i ten. Bo chyba wie, że nie może jej skrzywdzić. No chodź, szybko.
Nela, ty zostań. Nela, zostań. A ty co? A ty co? Fajne mamy tutaj zoo, co? Zobacz, ja się czuję jak wzorek z tyle zwierząt. No chodź tu. No cia, bizów zostaw. No gryzak się, o gryzak jej się odpala. Wyjdziemy z nią na dwór. No już idziemy. Pójdę z tobą na dwór, mordeczko. Uwaga, strzała, lecimy. No, jak możecie zauważyć, to dorobiliśmy tutaj taką kratkę. I z tej strony również, tu przy całej bramie. Żeby oczywiście nie uciekłaś, żeby ją jakiś samochód nie potrącił. Chodź na ogródek, Nela. Mamy w końcu wodę w oczku wodnym do końca, bo nie wiem, przeciekało, ale już jest git. Tylko jest strasznie zielona, w sumie jak to oczko wodne. Patrzcie, jakie mamy ryby. Teraz ma świra, zawsze jak wyjdzie na dwór, to jej odbija. Patrzcie, kogo my tu mamy. Okej. Patrz. Ej, ukradła mi, patrz, to ma dwie zabawki naraz. No chodź tam, no biegnij. Daj zabawkę. Chodź, Nela. O, tu jest. Daj mi. Zowie, jedno co wam mogę powiedzieć? Nela ma lepszą kondycję niż ja. Zowie, ja wymiękam. Boże, kardio z psem, jeszcze nic nie jadłem. Na czczo, najgorzej. Może sobie wam pokażę ten. Jezus, jak się ty robisz? Ona ma brudne łapy. O, patrzcie, wiecie, że jacuzzi idę. O kurde, ale mi zaparuje zaraz. No jest mega gorąca ta woda. Czyli będzie można się taplać w zimę. Z basen wygląda nieco gorzej. W zimę nic się z basenem nie robi, a w jacuzzi normalnie można siedzieć, jak jest zima. Tylko, że się grzeje na okrągło, a wiecie. Prąd jest teraz drogi. No basen się prezentuje tak. No glony, nie? Wygląda to jak jezioro aktualnie, a nie jak basen. No ale co by się tu spodziewać? To jest chyba normalne tak naprawdę. Widzowie, patrzcie, mam taką, jakby to nazwać, skubi chrupkę. Uczymy Nelę, wiecie, siadania, podania łapki. Byliśmy też na jakichś zajęciach, co się mama była. O, już biegnie, bo chce. Nela, siad, ładnie, i łapka, druga łapka teraz, druga, ładnie, skubi chrupka, no i ucieka.